Dobra, póki co jednak jeszcze nie muszę tego zrobić, bo jeszcze zmywarka zmywa naczynia, więc kontynuujmy dalej z sesją nagraniową i z komentowaniem. I myk, myk, ciach, 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 po was, kurde, wygnoje małe, co wy sobie wyobrażacie, że co? Że takie rzeczy możecie? Nie, nie możecie. Bądźcie grzeczni, a nie, kurde, odwalacie manianę. Tutaj się boję tej sekcji, bo tutaj jest nawalone sporo wrogów, ale damy jakoś radę z tymi ropuchami. Na razie poszło zgrabnie i sprawnie. Of course. Wow. Ej, one mają, kurde, jakiś taki język dziwny. Taki tęczowy w sumie. Poszło całkiem sprawnie, kurde. Damian. Dziękuję. Czuję się, jakbym tkwił tu od czasu, gdy byłem w twoim wieku. O nie! Ach, pamiętam jak... To ja lecę! Czemu tutaj... Jezus Maria, to jest drugi smok, który czegoś nie pamięta albo jest taki kompletnym starcem. Okej... Okay. Spoko. Powiedzmy, że kupuję to. I co? I skoro już zwiedziliśmy tamtą sekcję, to teraz czas na drugą sekcję, co nie? I tutaj trzeba się teraz dostać. A tutaj na dole już może nie być tak kolorowo, bo tutaj na dole jest guziec, którego... No trzeba będzie od razu zaatakować, tyle wam powiem. A nie, nie guziec, tylko te roślinki. Lepiej może ich na razie nie triggerować. No właśnie, bo to się tak skończy i widzicie, dupa. Dupa zbita, dupa blada. Zostałem pokonany, tralalala. Okej. Kupuję to. No, poszło całkiem sprawnie teraz. Nie mogę mówić, że nie. Zik, albo Zekę. Albo Zek, po prostu. Dziękuję za uwolnienie! No, nic dodać, nic ująć. Tak szczerze. Te ropuchy są straszne, straszliwe. No, spoko. Powiedzmy, że jakoś to jeszcze poszło. Ale my jeszcze nie pójdziemy sobie do tego smoka, bo jeszcze tutaj musimy parę rzeczy porobić. Jak chociażby zebranie klejnotów. I guess. A jeśli chodzi o ten poziom, to lubiłem bardzo ten poziom za dzieciaka. Nie sprawiałem ją żadnych problemów. Aczkolwiek dziki to był w sumie jedyny problem. I te roślinki. Ale ten wodospad jest piękny. Zazdroszczę Spyro, naprawdę, zazdroszczę Spyro, że on takie tereny zwiedza. Co prawda to jest bagno, okej, okay, ale... Ale Jesus Christ, to jest bardzo piękne bagno. Ale to już nie było piękne, to było... żałosne. Dobra, miejmy to za sobą, uratujmy Bubbę. Powiem ci, jak postępować z tymi stworzeniami. Walcie się, da! Tratuj, depcj, zgniataj! Nie lepiej tradycyjnie ogień lub szarża? Tak robią smoki. To żeś go zagiął, Spyro. To żeś go zagiął. Nie to, żebym chciał go obrazić, ale trochę przypomina mi się, jakby to był smok, który miał wielkie mięśnie, a za przeproszeniem gówno we łbie. Ale co ja tam wiem? Jestem tylko
no-name'em z internetu, który komentuje to, co widzi na ekranie. Często robi to w sposób taki, że niektórzy łapią rage'a. Tam gdzieś zostawiłem klejnoty. Aha, tam są skrzynki, no właśnie. Znaczy skrzynka. Nie, skrzynki, dobrze. I mamy poziom 100%owany. Tak, muszę się zawsze upewnić. Tak, mamy 100%owany, więc jeszcze jeden poziom i boss. Czujecie ten zew zarąbistości? Bo ja tak. No dobra, jestem z wami z powrotem. Tak, w sumie stwierdziłem, że wyedytuję to, jak już wylecę z tego portalu. To mamy nasz pierwszy poziom, ale... Ale w sumie dobra, róbmy go. Czas na w takim podziale Terrace Village. I tutaj macie japońską nazwę tego poziomu. I Terrace Village nie ma żadnej ciekawostki. Nic. Nic a nic. Więc tak naprawdę została nam już tylko jedna ciekawostka, którą możemy poruszyć, że tak powiem, jeżeli chodzi o sesję nagraniową. No mogłem jeszcze sobie zapisać w sumie, albo w sumie zapamiętać ciekawostki z Dreamweavers, ale na dobrą sprawę, no wiecie. Więc ten poziom jest naprawdę bardzo piękny. Ale ja tak mówię o większości poziomów, okej? Mamy 64% gry. Zupełnie jak Nintendo 64. Już mamy ponad połowę zrobioną w tej gierce. Ale dobra, znaczy sorki za te małe ZW, ale po prostu nie wiem. Muszę sobie na drugi raz wyłączać kompletnie telefon. Aczkolwiek też muszę mieć na uwadze to, że telefon był aktywny, no bo w każdej chwili może ktoś coś zadzwonić, albo takie jakieś zakupy czy coś, a wiecie. Nie chcę potem mi się słuchać, że na przykład czegoś tutaj nie zrobiłem czy coś. Zwolę mieć telefon pod ręką, ale zakryłem go poduszką, żebym tam tylko lewym uchem słyszał, że coś tam brzęczy. Ale póki co na razie dostaję takie telefony, które mogę odpowiedzieć na nie poza nagrywaniem. Kiedy skończę, w sensie. I tutaj mamy chyba wszystko zebrane na razie. A i są tutaj ci ziomkowie, którzy naparzają w nas z karabinu maszynowego. Radzę na nich uważać. Jest jeszcze drugi typ tych ziomków. Aczkolwiek oni uderzają o podłogę, która się potem naelektryzuje, więc radzę wam też uważać na to. O właśnie, to są ci z takimi właśnie, nie wiem, mieczami czy co to w ogóle tam jest. Nie wiem, nie zwróciłem za bardzo uwagi. Aj, tu już byłem na dobrą sprawę, więc... Uratujmy sobie pierwszego smoka. W ogóle ile mamy żyć? 36. Ładny wynik. Klaudiusz! Spyro, uważaj! Gnurki w tych okolicach odkryły moc elektryczności. Mogą nieźle dopiec. Dzięki! Jelo. To było dosyć... szybkie. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jednak no ci wrogowie są ciężcy trochę. Skomplikowani są. Dobra, tutaj niech sobie rakietka poleci. Wow, wybuchła mi przed mordą. I tutaj też była jakaś rakietka, która jest wtopiona z trawą. Albo mi się wydaje. No, szczerze wam powiem, żeście się nie postarali, ziomy. Tutaj mamy żyćko, kolejne zresztą. 38, Jezus Maria, ale combo. No to nieźle nadrobiłem. Cyprin.
Świetna robota, Spyro. Pewnego dnia będziesz mógł opowiedzieć wszystkim smokom o swoich niesamowitych przygodach. Jasne. Teraz jednak najbardziej chciałbym się wydostać z tego bagna. Szczerze powiedziawszy, ten smok to trochę mi przypomniał farmera z Jacka i Daxtera, The Precursor Legacy, albo po prostu z Jacka jedynki. Jak pamiętacie tego ziomka, który tam dał nam minigierkę, gdzie musieliśmy eko zestrzelić te wszystkie... No po prostu przeciwników musieliśmy pokonać na bagnach, to no właśnie on mi jego trochę przypomniał. Tylko z tą różnicą, że ten chociaż jest normalny, a tamten to trochę zachowywał się jak gbur. I był takim wieśniakiem typowym. To jest dosłownie definicja typowego wieśniaka. O, no sui... Co? No skydiving. What? Chyba tu chodzi o nienurkowanie czy coś? Nie wiem. Może... Może tak, może nie. Lećmy do przodu po prostu i tyle. Ale jeśli chodzi o wspomnienia z tym poziomem, to... Nie miałem z nim problemu. Wiem tylko, że mój znajomy miał z tym poziom problem, bo chociażby to, że... Nie lubił strasznie tych oto ziomków, plus jeszcze... No, jakoś nie lubił tego poziomu i jestem w stanie to zrozumieć, bo nie każdy musi lubić to, co ja lubię. I na odwrót, ja też nie muszę lubić wszystkiego, co każdy lubi. Okej? Jesteśmy ludźmi, to są gusta i guściki tak zwane. Nie wszyscy lubią to, co... co ktoś lubi tam. Ja na przykład bardzo lubię Twinsanity Crasha, a ktoś może nie lubić Crasha Twinsanity i co? I teraz mam robić wojnę tym osobom? No właśnie. A tu z kolei mamy 400 do zebrania. Myślałem przez chwilę, że 500. A, to dlatego mamy tak... Tak się trochę zdziwiłem, bo 300 kurde klejnotów, a tutaj przecież... Zaraz skończę poziom. Takie trochę wow. Ale to też widzicie, to też takie... Nie chcę mówić na siebie, że jestem jakiś mega fest zajebisty w Spyro. Ale szczerze po części trochę doświadczenie sprawia, że... Wiecie, że tak się trochę grało w te gry. I w Crasha i Spyro, dlatego te gry też nie są dla mnie ciężkie. Ale zdaję sobie sprawę, że dla kogoś mogą być te gry ciężkie. Bo wiem, że na początku Spyro nie był taki łatwy i nie sprawiał mi takiego, w sensie, tak mega fest dobrego gameplayu, ponieważ sprawiał mi też problem Spyro. I na dobrą sprawę mogę teraz rzec nawet, że te lokacje w Spyro jedynce nie są jakieś długie, biorąc pod uwagę, że te poziomy w miarę szybko zaliczamy. No jedyne długie poziomy to... no Treetops i tam... coś się by jeszcze znalazło. I gdzie zapomniałem klejnotów? Spark, sprowadź mnie. Gdzie ja zapomniałem? Gdzie ja nie zniszczę? Tam jest skrzynka, widzę. Nawet dwie. I tam gdzieś jest jeszcze? Ej, te odgłosy, co były przed chwilą, przypomniały mi ptaszki z Raymana 1. Tutaj? Gdzie niby? Sparks, co ty gadasz za głupoty? Ja zapomniałem. W tamtą stronę, ale co z tego, że pójdę w tamtą, jak tam nic nie ma? Sparks! Chyba, że to gdzieś tutaj będzie, w sensie wiecie, polecę znowu, polecę, nie polecę, tylko polecę. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Ale tutaj nic nie ma. Nie wprowadzaj mnie w błąd. Znowu. Najgorsze jest to, że te lokacje są małe, co prawda, tak jak powiedziałem, ale po części są trochę duże. W sensie, małe są, jeżeli chodzi o przejście poziomu, ale duże są, że wiecie, żeby szukać klejnotów, które gdzieś się zagubiły. Tym bardziej, że trawa jest tutaj mega fest zielona i często się zlewa, co wiąże się z tym, że nie zawsze znajdę klejnot, który gdzieś tam pewnie utknął sobie. A, tutaj są, okej. Poziom ukończony w 100%. Oh god. Oh my god, mamy główne poziomy zrobione, więc teraz 100%ujemy świat i lecimy sobie na bossika.
Zaraz ci spalę nerki, kurde. Ha, ha, ha. Dobra, już skończę ten żart o spalonych nerkach. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Wróciliśmy tu, gdzie mieliśmy wrócić. No i cóż. Cóż, lećmy do portalu z bossem, ponieważ tam musimy rozprawić się zaraz z bossem. I przy okazji stuprocentować świat. A może to zostawimy sobie na sam koniec? Kurde, nie wiem, już jestem niezdecydowany. Miejmy to już za sobą i zróbmy 100% i lećmy na bossa, okej? Jesteśmy na miejscu zbrodni, ponieważ tutaj trzeba będzie teraz się do klucza dostać. Do kluczyka. Stanisław Kulczyk. Zwany jako Stanisław Kluczyk. Innymi słowy. Tak, tutaj mamy portal z bossem, ale my się tu jeszcze nie wybieramy. Bo najpierw obowiązki. Teraz możemy już w sumie wziąć i zobaczyć, czy czasem żadnego klejnota tu nigdzie nie pominąłem. I lecimy na bossika, który na nas czeka. Na metalheadzika. Nie mogę się doczekać konfrontacji z nim. I tutaj nie ma, czyli skrzynka jest tutaj na dole, tak? Tak, dobrze pamiętałem. Ej, ale tu przynajmniej się nam aktywował portal, więc fajnie. Znaczy portal. To co tam nas do góry zabiera. I zabrakło mi 10, więc szukamy winowajcy. Sparks pokazuje, że to gdzieś tutaj jest. Tu jest, faktycznie się skampił, o ty kurde. Jeszcze przy najbardziej gównianym poziomie, naprawdę, serio. Ale dobra. Teraz już mamy wszystko zrobione na 100%, tak już wam pokażę w sumie. Żebyście wiedzieli. I co? Lecimy tutaj na bossa, więc... Jakby to powiedział Pixel w swoich let's playach, let's do it!